Październik miesiącem walki z rakiem piersi. Z tej okazji zorganizowana została akcja Różowa Sobota. Jej organizatorami było Stowarzyszenie Amazonek w Brzeszczach, Starostwo Powiatowe oraz Szpital Powiatowy w Oświęcimiu. Akcję Różowej Soboty można powiedzieć, że wymyśliła nasza pierwsza pani prezes, tak? Bo, znaczy tak, wspólnie żeśmy właściwie wymyśliły. Ja wtedy byłam członkiem, była fajna taka pani Grażyna i zaczęłyśmy organizować w ogóle akcje, które rozpowszechnią to, że trzeba się badać, że to jest ważne, że nie trzeba milczeć na ten temat, tylko trzeba to o tym mówić. Najpierw był zorganizowany Marsz Różowej Wstążeczki, ale potem żeśmy stwierdziły, że marsz marszem, są te baloniki, jest to przejście, ale kobiety właściwie nic z tego nie mają. Że dużo lepsze będzie, jeżeli zorganizujemy coś takiego, lepszy dostęp do lekarzy, tak? I właśnie diagnostyka szybka. I to, jak będziemy rozgłaśniać, że jest taka akcja, to chociaż ktoś tu nie przyjdzie, to jednak w domu się zastanowi i na przykład sobie zbada te piersi ta kobieta, tak, albo pójdzie sobie też do innego lekarza, jak nie chce tu skorzystać z tej akcji. Jesteśmy po to, żeby kobietom udostępnić te badania, bez kolejek, bez jakichś tam długich oczekiwań w kolejce. Także kobiety chętnie przychodzą, jeżeli jest to tak rozprowokowane w tym roku, że na cały powiat. Także jesteśmy zadowolone, że są kobiety z nami. Tych badań może brać każdy. Nie mamy ograniczeń wiekowych, nie mamy ograniczeń zamieszkania. Wszyscy mogą przyjść, kto jest chętny, wszystkie kobiety. Nawet do wysokiego wieku, także nie ma żadnych ograniczeń. Zmusiły mnie do tego pacjentki. Pacjentki, które w latach 80. były mocno zagubione, to dopiero wszystko powstawało, to powstawało w Warszawie, u nas na zaściankach, no praktycznie temat nowotwora piersi był tematem tabu, a ponieważ pracowałam w poradni chirurgicznej, miałam kontakt z kobietami, które przychodziły po operacjach, mocno zagubione, zadawały tysiąc pytań, więc ja musiałam na to umieć odpowiedzieć. Nie zawsze wiedziałam, co odpowiadać, więc musiałam się troszkę douczyć. W momencie, jak się douczyłam, stwierdziłam, że tyle problemów, które każda z nich przedstawia, trzeba złączyć w jedno. Zaproponowałam kiedyś dziewczynę, a jak ja bym was kiedyś połączyła? Wymieniłbyście swoje doświadczenia, może by było fajnie. Pomógł nam Urząd Miasta i Gminy. Mój były prezes wówczas, który nam dał swoje schronienie w Ośrodku Zdrowia na Piłsudskim w Brzeszczach. I tak się to zaczęło, a teraz dziewczyny super sobie radzą. Mamy już drugą, trzecią już panią prezes. Stowarzyszenie się rozrasta. Ja zawsze uważam, że to jest takie moje trzecie dziecko. Wzrastająca świadomość społeczeństwa, badanie, samobadanie, zgłaszanie się pacjentów, pacjentek na akcje profilaktyczne i wczesne wykrywanie chorób to jest droga do sukcesu i droga do wyzdrowienia. Widzimy, że jednak pacjentki na takie akcje przychodzą, takie akcje są potrzebne i do środowiska się dociera właśnie poprzez takie akcje, ponieważ jest to szeroko zakrojona akcja. Współpraca ze Stowarzyszeniem Amazonek z Brzeszcz nawiązała się już właściwie od początku istnienia tego stowarzyszenia, od 12 lat i polega na organizowaniu wspólnych przedsięwzięć z zakresu profilaktyki schorzeń piersi. Właściwie Starostwo Powiatowe współpracuje na kilku płaszczyznach. Jest organizowanie wspólnych przedsięwzięć. W przeszłości były to wspólne pochody z okazji tzw. Różowej Soboty, organizowanie akcji profilaktycznych z wykorzystaniem tutaj zasobów szpitala, ale również organizacja, jaką jest Stowarzyszenie Amazonek, bierze udział w konkursach organizowanych przez powiat, adresowanych do stowarzyszeń i są laureatami, o ile pamiętam, od wielu lat konkursów na najlepiej działające organizacje pozarządowe. Zawsze są w gronie tych osób wyróżnionych, bądź też same przystępują do konkursów na najlepszy projekt materiału promocyjnego. I z tego co wiem, takim charakterystycznym gadżetem, który to Amazonki kiedyś zaproponowały jako materiał, jest szalik. Przez ponad 5 godzin kobiety mogły skorzystać z konsultacji z lekarzami, w tym specjalistami z dziedziny chirurgii i onkologii, a także wykonać badania USG piersi oraz mamografii.
Dzisiaj jest nauka samobadania piersi, nauka obserwacji objawów chorobowych. Są pacjentki badane przez lekarza onkologa, przez lekarza genetyka i przez chirurga. Można wykonać sobie USG, jeżeli jest takie zalecenie, i można się umówić na badanie mammograficzne. Profilaktyka jest tutaj szeroko pojętym pojęciem i rzeczywiście na terenie szpitala organizuje się akcje, a jeżeli jak firmy zewnętrzne czy starostwo organizuje jakąkolwiek akcję, to szpital jest na takie propozycje otwarte i bierzemy w tym udział i wspomagamy tutaj osoby organizujące. To miejsce wyposażone w przygotowany do wysokospecjalistyczny sprzęt jest miejscem po prostu właściwym do tego typu inicjatyw, to po pierwsze, a po drugie dyrekcja szpitala, personel są bardzo otwarci na tego typu działania natury profilaktycznej, gdyż zadaniem szpitala jest nie tylko leczenie, ale przede wszystkim również profilaktyka. Widać, że jest coraz większa świadomość, zwłaszcza u młodych osób, ale niektóre osoby, to jest różnie właśnie, bo jak w tamtym roku jakby miałyśmy mało osób i poszłyśmy promować naszą akcję na targ, na targowice, tak żeśmy przychodziły, rozdawałyśmy zaproszenia, żeby wejść i skorzystać, bo w przychodni tuż obok robimy, to się odwracały, nie, ja nie chcę. Tak? Są takie właśnie akcje, że ona się boi, że jak pójdzie do lekarza, to już zachoruje, prawda? A to jest no niestety. Akcje przygotowane przez brzeszczańskie Amazonki organizowane są co roku. Sobotnia była drugą przygotowaną w szpitalu powiatowym w Oświęcimiu.